Co ty robisz w moim łóżku? Widzisz, czy w ciuchach. Co jest? No, przyjechałeś tu zarobić pieniądze, chodź, zadanie mam. Ale która jest godzina? Czego ty chcesz ode mnie? 5 rano. No tak wcześnie. Może ty jesteś nienormalny czasem, poczekaj. Tu jest wyjście. Jestem tak niewyspany, że nie wiem, o co chodzi. Dobra, ale widzisz, jestem przygotowany. Nie chciałem rano marnować czasu na ubieranie się, więc poszedłem spać od razu w ciuszkach. Pozwolisz, że łyknę się soczku warzywnego jeszcze na dobry początek dnia? O, pietruszka. Idziemy. Chodźmy. Dobra, będziesz miał zadanie, musisz mi odebrać pewną paczkę. Mam paczuszkę odebrać, tak? Tak, wszystko masz tam zaprogramowane w GPS-ie. Pojedziesz tym. Tym. Dobra, wygląda dość mocarnie. No tak, tak, żeby wiesz, to jest inkognito, żeby cię nie poznali w ogóle na mieście. Nie rzuca się w oczy, widzisz ten tutaj kamuflaż? On się w ogóle nie rzuca w oczy. Ale co ja za paczuszkę mam odebrać? Ja wszystkiego dowiesz się na miejscu. Dobra. To tak, że jedziesz tutaj, masz na GPS-ie, widzisz? Tak, no. No. Zaprogramowałem ci trasę. Będziesz tam jechał po przesyłkę. Jak tam ją odbierzesz, to mi zadzwoń. Dobra, czyli mam tylko podjechać i odebrać jakoś. Aha. A, Dawid jest czasem dziwny. Nerwia mnie naprawdę. No ale co? Przynajmniej kasę będę z tego wszystkiego miał. Nie ma co panikować. Dam sobie radę. To moje pierwsze zadanie. Dam sobie radę. Wow! Suń się, frajerze. No i tak się właśnie kończy, jak nie umiesz jeździć, głupia cipo. Rozwaliła mi maskę, co za normalnie. Jak to dostało prawo jazdy? Jak tak można? Kto jej to wydał? Chryste panie. Przecież Dawid mnie zabije za to, za tę maskę. Co za frajerka. To chyba będzie tutaj. Albo i nie. O, to tutaj. Ty jesteś tym gościem, którego mieli przysłać? Tak, to się zgadza w 100%. Dobra, to jako że ja chcę sobie jeszcze potem kreskówki pooglądać, to dawaj tę paczuchę i ja jadę. Zapłacone to jest w ogóle już, czy ja mam, bo ja nie mam pieniędzy. Może chyba szef i to zapłacił. Dobra, słuchaj, zadzwoń swojemu szefowi i powiedz, że zostało zmienione miejsce spotkania i odebranie ładunku. Powiedz mu, że chcę z nim porozmawiać osobiście. Powiedz mu też, że macie przyjechać, że mówiłem, że macie przyjechać oboje. Na miejscu spotkania przyjedziesz ty i twój szef, mnie tam nie będzie. Masz go odstrzelić, dam ci pukawkę. Rozumiesz? Ale... Wiem, że ci płaci, ale zapłacę ci o wiele więcej niż on. Ile? 200 tysięcy. No nie ma opcji, chłopie. Przecież ja zarobię 4 razy więcej. Dobrze, niech będzie. 3 miliony. O, to jesteśmy dogadani. No dobra. Super oferta, to muszę teraz do szefita zadzwonić, do Davida. Znaczy nie mówię ci, jak on ma na no... Okej. Koleś jest dobry, ewidentnie. Ja nie wiem.
Dobra, ja stąd jadę. Muszę zadzwonić do Dawida. Jasny gwint. Dobra, jadę stąd. Się już ciemno robi, a miałem kreskówki oglądać. Dobra. Muszę zadzwonić do Dawida. Halo? Halo? No słuchaj, jest lipa z tą przesyłką. Czemu? Co się stało? Policja czy kto? Nie, spotkałem się z tym cieciem i powiedział mi, że to miejsce nie jest bezpieczne, że on chce je zmienić i że chce się z tobą osobiście spotkać i wsadził mi do kieszeni jakąś kartkę z koordynatami. Chyba mamy sobie to w GPS-a wbić. Rozumiem, aktualnie jestem fryzjera przy Growsty, ty możesz podjechać. No dobra, to jadę. Gdzie tu jest jakiś fryzjer? Przecież ja jeszcze nie znam dobrze tego miasta. A on mi tu o jakimś fryzjerze mówi, no ale dobra, na GPS-ie coś mam. To powinienem teoretycznie zaraz dojechać. O, coś mi się ze światłami zepsuło. W ogóle ja chyba jeździłem bez świateł. Dobry jestem. Dlatego nie mam prawa jazdy właśnie. No jedziesz. Dobra, tam z wami. Ja nie mam czasu, załatwiam interesy. Siema. No powiem ci, to auto w ogóle się nie rzuca w oczy. Dobra, tam. Może jestem, wiesz, żandarmeria. Pies go tam wie. To słuchaj, ogólnie, nie wiem, chcesz zobaczyć sobie te koordy, czy mam tam jechać od razu? No jeźdź od razu. No dobra, no to ciśniemy, ale wiesz, że to jest na jakimś wypizdowie totalnym. Trudno. Będziemy jedź. Tam jechać 3 godziny, ja chciałem kreskówki jeszcze oglądać. Obejrzysz jutro, powtórkę ci nagrałem. O, dzięki mordo. Powiem ci, David, rzeczywiście daleko, aż się już jasno zrobiło. Ja mam nadzieję, że ty mi pozaznaczałeś też tam dalej te kreskówki, bo ja nie wyżyję nie, bez tego. Nie, cały sezon. O, to bardzo dobrze, wiesz, jak jest trochę whisky, kreskówki i da się żyć. A powiem ci, że za dupie totalne, naprawdę. Myśmy chyba dojechali na przedmieścia Sosnowca. Hehe, taki żart, mam takiego kuzyna z Polski. Tam jest takie miasto, trochę taka wieś, masakra. Ty, no i gdzie to ma teraz być? No to tutaj za nami coś jest. Myślisz, że to tutaj? Nie wiem, tak GPS pokazuje. No to chyba wygląda. Coś mi tu śmierdzi. Dobra. No i tutaj miał być ten chłop w sumie. Poczekaj, zostawiłem telefon w aucie. Zobaczę, czy mi czegoś nie pisał. Weź tam sprawdź. Ty, no napisał mi, że nie przyjedzie, bo musi coś załatwić i że tam jest ładunek w środku. Że mamy sobie go zgarnąć. Tak, mam siekierę w się ten w aucie. Nie śmierdzi ci to coś, że on tu nie przyjeżdża, bo takie to trochę dziwne, no ale... Przecież mówiłem, że to jest coś śmierdzi w tym miejscu. No dobra, może jakoś zgarnijmy ładunek i zawijajmy stąd, nie ma coś... Czekaj, odsuń się. Masz zamiar to siekierą porąbać? No a jak? Chłopie, to ci zajmie pół roku. Sprawdź tam taki jedną skrzynkę na płacę. Okej. Okay. O, tak. To lubię. Masz? Dobra, weź się tam podłóż i masz też detonator gdzieś. Dobra, jedna. Ale to nas wystarczyła chyba. Trochę mnie poniosło, sorry. Zdetonować to? Detonuj. O! A! Wyrwałem beczką w piszczel. Dobra. Chodźmy tam. Tylko
gdzie ten ładunek? Mam nadzieję, że nie będzie jakoś głęboko. To w ogóle jakaś stara kopalnia, to jest bezpieczne? No raczej nie. Myślisz, że daleko musimy iść? Nie wiem, jak to pewnie mu się nie chciało wchodzić daleko. Są dość ciężko zabarykadowane było, jakby jak wsadzenie tutaj trochę jakiegoś... Zresztą nawet nie wiem, co mi kazać odebrać. Kokainę? To wiesz, jak odebiorę paczkę. Jasne. Beczki. Jasne, dowiem się zaraz. O kurwa, co jest? Chodź tu! Co to ma być? Kradniesz mi zlecenie! Jasna cholera, chodź tu! Cholera! Jak ja go zaraz dorwę? Co tu się w ogóle dzieje? Popieprzone miasto. Gdzie on jest? Trochę go zgubiłem. O, jest gnojek! Jak ja ci dam? Nie będziesz mi zabijał kuzyna. Zwłaszcza kiedy to ja miałem go zabić. Będzie mi zajeżdżał drogę, frajer. A mnie wszystko wnerwia dzisiaj. Jeszcze nawet sobie nie mogłem kreskówek pooglądać. A jak ja mam je oglądać? U Davida? Jak on nie żyje, kto mi drzwi otworzy? A! O kuźwa! A! To było mocne. Mam nadzieję, że to auto jest w stanie go jeszcze nadgonić. A, no i tyle mi te kreskówki przyniosły właśnie. Gadam do siebie. Dokąd gnasz? Fuck. Jasna cholera. I po aucie. Samochód, jak ja go teraz dogonię? Chwila, co jest? Wysiadł. Chodź tu. Zostaw mnie w spokoju. Co tobie się wydaje, za kim ty jesteś? Stój! Kim ważniejszy niż ty? Dlaczego zabiłeś Davida? O nie, pociąg, uważaj. O, dzięki, że mnie ostrzegłeś ogólnie. Może poczekamy aż przy... O nie, moje auto! Moje też. Ona dobra, ja to kupię. Albo wiesz co? Nie żartowałem. Nie jestem kurzem. Czemu zabiłeś mojego kuzyna? Bo nie dałbyś rady. Ja bym nie dał rady, przecież już miałem strzelać. Ta. I co? Strzeliłbyś najwyżej w ramię. Teraz zabiję ciebie. Prosto w oczy strzelę. Wiesz, kim ja jestem, mogę ci pomóc. W tym mieście. Mogę być kimś, na kim będziesz mógł polegać. To dlaczego nie pogadałeś ze mną, zanim zabiłeś mojego kuzyna? No co możemy być? Jednymi z dwóch. No to... Kim jest najważniejszym w tym mieście? Przedstaw swoje warunki czy coś, to może zdecyduje, czy mi odstrzelić ci łba. No, ogólnie to... Mam pieniądze. Tak, lubię pieniądze. Już raz miałem kogoś odstrzelić. Ej, ogólnie to... Za nami ktoś jest. Co jest? Jezu, Dawid, żyjesz! No, smy się. Jak to jest możliwe? Niech ten pojazd nauczy się pierw strzelać. Teraz jest nas dwóch.
Nie masz szans. David, co ty tam masz? To on miał cię zabić. Co? Czy ty jesteś nienormalny? To on miał cię zabić. Nigdy bym... O, no i bardzo dobrze zrobiłeś. Możemy wracać do domu. No, akurat mam kreskówki ponagrywane na wieczór, to będzie sztos. O co mu chodziło z tym, że chciałeś mnie zabić? Nie wiem, stary, pieprzył jakieś farmazony. Zresztą widzisz, że chłop jest przywalony. Znaczy, był, bo nie żyje. Ach, ale tu ładnie. To co, wracamy? I coś kręcisz. Czemu kręcę? W tej kopalni, co tam zaszło? No co, no poszliśmy odebrać ładunek, tak? Wycelowałeś do mnie. Nie, nie zrobiłem tego. David, wiesz, że ja bym ci nie zrobił krzywdy, jesteśmy kuzynami, znamy się od dawna. A gadałeś z tym gościem jak ze znajomym. Przecież ja go nawet nie znam. Pierwszy raz go widziałem. Wiesz, że ja bym ci krzywdy nie zrobił. Dawid, odsuń się ode mnie. I schowaj tę broń. Dawid, cholera jasna. Nawet o tym nie myślę. Doskonale radziłem sobie sam zawsze. Ale teraz możemy sobie radzić razem. Po tym, że chciałeś mnie zabić? Teraz chcę. Bo kręcisz. I robisz problemy. Kontrakt zerwany. Dawid. Ten debil naprawdę myślał, że sobie ze mną poradzi. Przecież to było banalne. Teraz cała ta kasa jest moja. A ja lecę z tego upośledzonego miasta zająć się robotą na północy.